Jo, z tej strony Fajterciak. Witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie taki trochę back to school, powiedzmy sobie. W moim stylu nagrano oczywiście, czyli w stylu Fajterciaka, bo jak żeby inaczej. Kochacie styl Fajterciaka. Wiem o tym przecież, dobrze wiem. Dzisiaj jest sobota, 11 września. Dla was normalny, zwykły dzień. Dla mnie pierwszy dzień szkoły. Otóż za niespełna półtorej godziny mam pierwsze lekcje. I dla mnie to jest coś niesamowicie ważnego, bo jakby pierwszy powód taki, dlaczego się tutaj przeprowadziłem, to studia. Studia, które mam zamiar rozpocząć za rok, a w tym roku mam zamiar napisać maturę. I szkoła jest niezwykle ważna dla mnie w tym momencie. Serio, niesamowicie ważna. Poza tym niesamowicie się cieszę, bo w szkole być może kogoś poznam i zacznę właśnie poznawać osoby. Znajomości tutaj będę miał dzięki temu być może. W sensie wiecie, ktoś mnie oprowadzi po mieście, możliwe, i pokaże mi co, gdzie i jak tutaj w Krakowie się odbywa. Także dla mnie ten dzień jest naprawdę niesamowicie ważny. No ale ktoś mógłby zadać pytanie. Fajter, powiedz no, ty tak, o, pójdziesz do szkoły i tyle? Nie, co ty widzu, nie ma takiej opcji. Mam przygotowane itemki, które będą niezbędne do przetrwania w szkole. Także zacznijmy od plecaka. Mamy plecak, tak? Mamy plecak. Stary, brzydki plecak, bo mnie nie stać na nowy. Żartowałem, stać mnie. Niedługo kupię. Ale plecak jest specjalnie taki, jaki jest. Bo nie wiem, czy to będzie tak świetnie widać, ale na kamerce, ale tu jakieś tam przetarcie. Tutaj z tyłu w ogóle dziura jest. Taka, że mogę rękę wsadzić. Ja wam to nawet pokażę. Mogę rękę wsadzić. O! I wyjąć tą dziurą. O! I ktoś mógłby się zacząć śmiać. Beka, biedak, haha. Nie no, to jest przemyślane, gościu. Gościuwo. To jest przemyślane, bo taki niepozorny plecak i słaby, brzydki, bo kto by chciał to kraść? A w środku 10 tysięcy w monetach, nie w monetach, w banknotach. Normalnie, tak o. Albo jakiegoś kałacha będę mógł ten przenieść. Bo na bank się zmieści, co nie? Na bank się zmieści. I nikt nie ukradnie, bo kto by się spodziewał? Dlatego to jest przemyślane, smart. Widzowie, to jest smart. Co mamy dalej? Skoro mamy już plecak, przyda się oczywiście zeszyty, bo w czymś trzeba notatki robić. Ostatnio byłem w Empiku, kupiłem sobie 5 zeszytów. Zgadnijcie, ile wydałem? 40 zł! Kogoś tutaj nie prąbało i się zastanawiałem, co to zeszyty takie drogie. Ten kosztuje 6 zł, 6,50. Ten kosztuje też 6. No i tak mniej więcej, wszystkie po 6. Co nie? No ale coś tutaj jest nie tak. To gówno z Oxforda. Dokładnie. Wiecie, ile to gówno kosztowało? Czym to się różni? Czym to jest lepsze od tego? To kosztowało 6,50? To kosztowało 15 zł! Nie wiem, wziąłem, bo mi się spodobał. Ale nie spojrzałem na cenę. Mam nauczkę na przyszłość. Nie kup sobie się, kurwa, Oxforda, bo ja pracy jeszcze nie mam. A kupiłem jakiś Oxforda. Widzicie, jaki dobry zeszyt? Nie wiem, czy to widać. Ale tu, bo ostrość, o. O, widać! Już się zdarło! Oxford, polecam, nie kupujcie tego sierwa. A inne zeszyty się nie zdarły, tylko ten Oxford się zdarł. Ale mamy już zeszyty, w których będziemy notatki pisać i tak dalej. Oczywiście poza szkołą będę się też indywidualnie uczył, bo jakby w szkole nie mam przykładowo biologii ani tych rozszerzeń, które aktualnie potrzebuję. Dlatego w domu będę jeszcze więcej się uczył. Ale, co mamy dalej? Długopisy. No są niezbędne do tego, żebyście mieli co, gdzie i jak pisać, nie? I zielony długopis. Po co zielony długopis? Po co zielony długopis?
proste. Piszecie sobie temat albo coś ważnego tym zielonym. I jak babka z majcy będzie przychodziła obok, to jest właśnie dla was. Wy tam z liceum, czy tam z gimnazjum. Gimnazjum już nie ma. Z podstawówki, skąd wy tam jesteście, mnie oglądacie, nie? To jest uczę życia teraz. Babka z majcy będzie się przychodziła po klasie i tłumaczyła coś tam, albo jakaś inna babka, bo niektóre mają jakieś takie ADHD, że nie potrafią w miejscu stać, tylko będą po klasie napieprzać i tłumaczyć wam, jak się to oblicza i tak dalej. I tak odruchowo spojrzy się w wasz zeszyt i widzi, że wy zielonym macie coś podkreślone albo coś ważnego, albo temat napisany, to stwierdzi: ci pewnie uczysz, to nawet nie ma sensu cię pytać. Smart, to działa na bank. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to działa. A poza tym łatwo jest sobie coś znaleźć. Dlatego albo podkreślajcie sobie w zeszycie tymi podkreślaczami takimi ładnymi, albo zielonym. I tyle, ja kupiłem, nie żałuję. Polecam. Taka ostatnia, finalna rzecz, która mi jest jeszcze potrzebna do tejże akurat szkoły, to no zestaw do majcy, nie? Czyli jakieś te cyrkle, nie, to nie są cyrkle. Nie wiem, te okrągłe takie. Linijki, nie linijki, te trójkątne też są. O u was, żebym mógł jakieś kształty rysować tak bardzo ładnie, jak mi nie wyjdzie, to se zetrę. A czym se zetrę? Zetrę se gumką se zetrę. Poza tym mamy też oczywiście kalkulator. I kalkulator akurat jest mega smart i teraz już totalnie nie żartuję, bo na egzaminach możecie normalnie mieć kalkulator. Bo mi się w pamięci nie chce liczyć, bo jesteście matołami. Czy nie wiem, po prostu on się nie chce. To macie kalkulator i smart. Kurczę, ale smart. Ale to wszystko jest big brain. mamy też taki oto strugaczkę do ołówka. I pomyślałem sobie: o jeny, ta strugaczka ma nawet tego samego ołówka, co ja kupiłem. No nie wiem, chyba jednak nie. Ale może ten sam? Nie wiem. Nie wiem. Ale dlatego ją kupiłem. I to jest w ogóle takie coś, czy metal, że jak młotkiem pierdykniesz w tą strugaczkę, to wygląda na to, że ona będzie działała wtedy. No nie mam młotka, także tego nie sprawdzimy. Ale z chęcią bym tak z całej pety uderzył tym młotkiem, żeby mi jak najdłużej działała. Smart. I oczywiście na końcu mamy ten cyrkiel. Chyba babski kupiłem, bo jakieś kwiateczki, kwiatuszki tutaj są. Ale oj tam, może być, mi się wydaje, że może być. Ciot wie, nie wiem, to nie muszę jakieś kupić. No i jesteście gotowi do szkoły. Z majcy nie podpadniecie, bo macie taki super sprzęt. Zgadnijcie, ile wydałem. 60 zł! 60 zł! Nie powaliło kogoś? Czemu to takie drogie jest? Jeśli mam uczyć, żeby być mądrym człowiekiem, a muszę, żeby się uczyć, to muszę zapłacić. Wy głupi jesteście ludzie, nauka niby za darmo, a jednak płacisz. I łącznie za ten cały zestawik do majcy i zeszyty i w ogóle 100 wydałem. Jestem biedny. No ale cóż, takie życie. Dobra. Także back to school, wracamy do szkoły, bo jakby przez tego covida oblałem 2 razy. Mówiłem to już kiedyś tam w odcinku z maturą, co nagrałem. O 2 razy już oblałem 5. semestr. Teraz 3. raz podchodzę do 5. semestru. Tym razem pyknie i będę najlepszym uczniem w szkole i nie ma innej opcji, nie? Bo inaczej to nie podchodzę do matury. Także no, ale nie, tak na poważnie, to serio. Mam zamiar teraz niesamowicie dużo się uczyć. Super się starać, żeby faktycznie ta szkoła wyszła, bo jest to dla mnie ważne. To tyle w tym materiale. Like, sub. Mile widziany, tak na końcu wam powiem. Przypomnę, filmiki zawsze w środę.
muszę po prostu ustalić o której godzinie. Konkretna godzina też się pojawi, ale najpierw to sobie pracę może znajdę. I wtedy będę wiedział, kiedy mogę wstawić filmik. Mniej więcej, tak? No, no i to wszystko. Ja byłem Fajterciak. Za tydzień się znowu widzimy. Do następnego. Jo!